Kamil Lewera, dzień dobry. Zapraszam na program Region Północ, w którym skupiamy się na sprawach dotyczących naszego województwa. Dziś powiemy o tym, że w Gorzowie powstanie Regionalne Centrum Przedsiębiorczości oraz specjalny inkubator dla firm. Przeniesiemy się również do gorzowskiego szpitala, który planuje kolejne ważne dla pacjentów inwestycje. Będzie także o dofinansowaniu dla Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie na kształcenie przyszłych pielęgniarek. A na koniec powiemy o tym, że po 8 latach przerwy Lubuskie ponownie staje na czele Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Program zaczynamy od bardzo dobrych informacji dla lokalnych przedsiębiorców. W Willi Jenego przy ulicy Kosynierów Gdyńskich powstanie Regionalne Centrum Przedsiębiorczości. To inwestycja, za realizację której odpowiada Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Instytucja otrzymała na ten cel prawie 8,5 miliona złotych dofinansowania. Urząd Marszałkowski wsparł również Gorzowski Ośrodek Technologiczny, który w budynku przy ulicy Targowej stworzy inkubator wspierający świeżo upieczonych biznesmenów. W sumie oba te zadania warte są prawie 24 miliony złotych. Ich realizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Pierwsza dotacja w kwocie 8,5 miliona złotych trafiła do Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pieniądze zostaną przeznaczone na gruntowną modernizację zabytkowej Willi Jenego przy ulicy Kosynierów Gdyńskich i utworzenie w niej Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości. Dzisiejsze podpisanie umowy na ten pałacyk to jest tak pierwszy etap zakończonej walki. Od 2006 roku staraliśmy się o to, ażeby ten pałacyk stał się ponownie siedzibą przedsiębiorców. Dzisiaj podpisujemy dofinansowanie i będziemy mieli pieniążki na to, żeby go odremontować i doprowadzić go do poprzedniej świetności. W środku to jest jedna ruina, także to wszystko musi być odnowione, pobudowane na nowo. Pomieszczenia nowoczesne, z nowoczesnym wyposażeniem. Pomieszczenia, gdzie przedsiębiorcy będą mogli spokojnie porozmawiać o biznesach. Prawie 9 milionów złotych otrzymał natomiast Gorzowski Ośrodek Technologiczny, który uruchomi w mieście specjalny inkubator przedsiębiorczości, zapewniający lubuskim przedsiębiorstwom innowacyjne i profesjonalne usługi. Powstanie nowoczesny inkubator przedsiębiorczości, oferując dla firm różne rodzaje usług, zarówno finansowe, niefinansowe, nowoczesne biura, strefy coworkingowe, ochrony ich własności intelektualnej, nowych pomysłów. Zdaniem prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego te dwa przedsięwzięcia mają przede wszystkim strategiczne znaczenie dla rozwoju Gorzowa, ale związanych z nimi plusów jest dużo więcej. To są bardzo ważne umowy dla miasta. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze Willa Jenego odzyska blask. Po drugie do Willi Jenego wejdzie instytucja otoczenia biznesu, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa, a zaraz po wojnie to był właśnie obiekt dla naszych przedsiębiorców, dla tej sfery gospodarczej. To jest druga bardzo ważna rzecz. Trzecia, która jest szalenie istotna, to to, że Gorzowski Ośrodek Technologiczny przeniesie się do Gorzowa i tutaj będzie ten nasz gorzowski think tank przy ulicy Targowej, w naszych budynkach, które przekazaliśmy właśnie do GOT-u, będzie gorzowski think tank, to tutaj będą przedsiębiorcy rozpoczynali swoją działalność. Tymczasem, jak podkreśla członek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński, inwestycje w kapitał ludzki, budowanie innowacyjności i tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego jest jednym z priorytetowych zadań województwa. Stąd finansowe wsparcie dla tego typu inicjatyw. Dofinansowanie tych dwóch projektów to 17,5 miliona blisko, ich łączna wartość to prawie 24 miliony. Bardzo się cieszę, że udało się wreszcie doprowadzić do finału, szczęśliwego finału. Długo nad tym pracowaliśmy, szukaliśmy modelu współpracy, jakichś rozwiązań, które pozwolą dofinansować te projekty. Cieszę się też i to chcę zaznaczyć, że w Gorzowie tych projektów tego typu w ostatnim czasie było więcej jak w przeszłości, więc dzięki temu myślę, że uda się też zrównoważyć potencjał instytucji tak zwanego otoczenia biznesu, które wspierają przedsiębiorców. Inkubator przedsiębiorczości zacznie działać jeszcze w tym roku. Remont Willi Jenego potrwa natomiast 2 lata i dopiero wtedy uruchomione zostanie tam Regionalne Centrum Przedsiębiorczości. Teraz przenosimy się do gorzowskiego szpitala, który pomimo trwającej pandemii koronawirusa planuje kolejne inwestycje. Zarząd lecznicy podsumował pierwsze półrocze 2020 roku i poinformował o trwających zadaniach oraz tych planowanych na najbliższe miesiące. Jedną z nich jest chociażby budowa nowej, bardziej przestronnej poczekalni dla pacjentów.
Ostatnie miesiące w Gorzowskim Szpitalu upłynęły pod znakiem działań związanych z pandemią koronawirusa. W tym czasie uruchomiony został jednoimienny szpital zakaźny, w którym przygotowano 200 miejsc dla zakażonych. Lecznica jako pierwsza w kraju rozpoczęła także badania w kierunku koronawirusa wśród pracowników oświaty z otwierających się po przerwie przedszkoli i żłobków. Możliwość wykonania bezpłatnych badań mieli również pracownicy szpitala. Rzeczywiście praca szpitala została zdominowana przez działania związane z przygotowaniem szpitala do pandemii. Jak Państwo doskonale wiecie, w oparciu o szpital, nasz szpital w Gorzowie został stworzony w województwie lubuskim, szpital jednoimienny. Ten szpital jednoimienny funkcjonował na ulicy Walczaka. Tam stworzyliśmy 200 miejsc. W ramach tych 200 miejsc stworzyliśmy 20 miejsc intensywnej opieki medycznej. Stworzyliśmy 3 stanowiska dla dializ. Stworzyliśmy salę operacyjną, ale również były łóżka, 10 łóżek opieki psychiatrycznej. To był bardzo ważny moment, bardzo odpowiedzialny. Chcę podziękować wszystkim tym pracownikom, którzy zdecydowali się, podjęli trud pracy w szpitalu jednoimiennym. Ograniczenia związane z koronawirusem nie wstrzymały jednak realizacji inwestycji. Najważniejsza z nich to budowa oddziału intensywnej opieki medycznej. Warte ponad 40 milionów złotych zadanie ma poprawić jakość leczenia najciężej chorych pacjentów. W kwietniu rozpoczęły się natomiast prace związane z budową dziennego oddziału chemioterapii. To jest bardzo newralgiczne miejsce. Tworzymy dzienny oddział chemioterapii. Co najmniej 32 stanowiska. No ma to związek z poprawą funkcjonowania oddziału onkologicznego, ale tak naprawdę również z tym naszym centrum opieki nad pacjentami onkologicznymi. W placówce powstanie także nowoczesny system zasilania w ciepło i energię. To ważna inwestycja, która pozwoli lecznicy między innymi na ograniczenie kosztów stałych związanych z energią elektryczną. Uniezależnimy się całkowicie i będziemy produkowali prąd w naszym szpitalu. Będzie to duża turbina gazowa, także nie będziemy musieli zakupywać z Enei tego prądu. Nadwyżka będzie przesyłana na ulicę Walczaka. To jest taka wyjątkowa inwestycja. Odpadem w tej produkcji prądu będzie ciepło. To ciepło będziemy zimą używali do grzania naszego budynku, ale szykujemy się do dużej inwestycji związanej z termomodernizacją i zakończeniem tej całej inwestycji będzie ocieplenie budynku, ale też chcemy, żeby w całym głównym budynku była centralna klimatyzacja, a to ciepło latem będzie przerabiane w wodę lodową i będzie mogło chłodzić budynek. W najbliższym czasie władze szpitala zajmą się natomiast przygotowaniem nowej strategii funkcjonowania. W planach mają między innymi budowę nowej przestronnej poczekalni dla pacjentów z izby przyjęć oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej. Bardzo wiele instytucji, firm, osób prywatnych przekazało na konto szpitala swoje darowizny. I z tych darowizn chcemy stworzyć między innymi dużą, bezpieczną, przyjazną poczekalnię dla naszych pacjentów oczekujących na przyjęcie do szpitala w systemie planowym, ale również tych, którzy będą oczekiwali na poradę do SOR-u czy do pomocy świątecznej i nocnej. Ta poczekalnia zostanie zrealizowana bezpośrednio pod budynkiem szpitalnego oddziału ratunkowego. Wykorzystamy powierzchnię, która na ten moment jest zajmowana przez parking. Stworzymy tam poczekalnię, która będzie miała około 500 metrów kwadratowych. Przetarg na to zadanie ma zostać rozstrzygnięty jeszcze w tym miesiącu. Lubuskie szpitale, podobnie jak inne placówki w kraju, borykają się z problemem braku chętnych do pracy przy pacjentach. Lekarstwem na wypełnienie pokoleniowej luki w służbie zdrowia może być pielęgniarstwo uruchomione w Gorzowskiej Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Aby jednak kształcenie tego trudnego zawodu na najwyższym poziomie było możliwe, potrzebne są nie tylko odpowiednie zgody z Ministerstwa Zdrowia, ale również pieniądze. Uczelnia otrzymała 1 000 000 zł od Zarządu Województwa Lubuskiego na m.in. wyposażenie specjalistycznych pracowni pielęgniarskich.
Kierunek pielęgniarski zacznie działać w gorzowskiej uczelni już w październiku. Nabór kandydatów zaplanowano natomiast na lipiec. W pierwszym roku funkcjonowania nowego kierunku przyjętych zostanie 60 studentów. Aby studenci mogli uczyć się tego trudnego zawodu na najwyższym poziomie, Lubuski Urząd Marszałkowski przekazał gorzowskiej uczelni 1 000 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do nowo utworzonych pracowni pielęgniarskich. Pojawiła się inicjatywa środowiska dotycząca kształcenia pielęgniarek. Podjęliśmy to wyzwanie, jak widać, mimo potężnych kosztów, jakie się wiążą z uruchomieniem kierunku pielęgniarstwo i z kształceniem. Zdecydowaliśmy się bardzo szybko na przygotowanie wniosku. Jesteśmy małą i młodą uczelnią, ale jesteśmy bardzo ambitni. Dziękuję samorządowi województwa za to, że to dostrzega i nas wspiera w tych działaniach. Podobnie jak i inne jednostki budżetowe, też mamy mniejsze finansowanie w tym roku ze względu na warunki, w jakich się znaleźliśmy. To też ta pomoc samorządu w wysokości na wejście 1 000 000. Mam nadzieję, że potem będzie się to rozszerzać, bo koszta będą się powiększać. Chciałam przede wszystkim pogratulować pani rektor Akademii uzyskanej akredytacji na pielęgniarstwo. Nabór ruszy już w tym roku, od 1 października. Mam nadzieję, że będzie bardzo duże zainteresowanie zarówno pielęgniarstwem, jak i położnictwem. My rozpoczęliśmy już takie działania promujące pielęgniarstwo w ubiegłym roku, ponieważ zaczęliśmy przyznawać stypendia ufundowane przez samorząd lubuski. Mamy w tej chwili 30 stypendystek pielęgniarstwa i położnictwa. Ponieważ ten kierunek od kilku lat jest na Uniwersytecie Zielonogórskim, cieszy się bardzo dużym powodzeniem. 50 osób studiuje rocznie, a od tego roku akademickiego 41 osób jest na studiach magisterskich. Przyszli studenci będą mogli liczyć też na specjalne stypendia, jeśli po zakończeniu nauki zdecydują się na pracę w lubuskich szpitalach. Stypendia, które przyznaliśmy, nie są wcale małe. To jest 1200 zł miesięcznie. W tym roku w budżecie samorząd też taką kwotę zaplanował, 250 tysięcy złotych, też na stypendia po 1200 zł. Także mam nadzieję, że też to będzie zachętą również dla przyszłych studentek i studentów pielęgniarstwa na Akademii Jakuba Sparadyża. Zanim studentka pielęgniarstwa wejdzie do szpitala, minimum 1,5 roku tutaj na sztucznych rękach, sztucznych żyłach, sztucznych nogach musi przejść całą procedurę przygotowania do zawodu. Tam już są normalni, żywi ludzie i nikt nie pozwoli na to, aby osoba nieprzygotowana, niekompetentna weszła. Po to mamy tutaj na sali fantomy, po to będziemy kupowali z tej dotacji właśnie te wszystkie sztuczne elementy, na których się będą studenci i studentki uczyć. Pielęgniarki i pielęgniarze to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Na wielu oddziałach pielęgniarek jest za mało, a będzie jeszcze mniej, bo coraz więcej zatrudnionych tam sanitariuszek osiąga wiek emerytalny. Zrzeszamy 3216 pielęgniarek i położnych. Szacujemy, iż w przyszłym roku na emeryturę odejdzie 1076 pielęgniarek. Z tego musimy wiedzieć, że część z pań odchodzi z zawodu i nie podejmuje dalszej pracy. Więc tej luki pokoleniowej nie uda nam się tak szybko zapełnić. Mam nadzieję, że moje koleżanki pielęgniarki i położne będą w dalszym ciągu pracowały i będzie miał się kto nami opiekować. Akademia imienia Jakuba Sparadyża zamierza uruchomić także inne kierunki medyczne. Będzie to ratownictwo oraz inżynieria medyczna. Mają one ruszyć od października przyszłego roku. Po 8 latach przerwy województwo lubuskie ponownie stanie na czele Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej. W nadchodzących miesiącach włodarze województw z całej Polski zjadą do Lubniewic, Zielonej Góry i Mierzęcina. Informacje o tym, że laska marszałkowska trafi niebawem do lubuskiego, przekazała marszałek Elżbieta Anna Polak podczas wizyty w zabytkowym zamku w Lubniewicach. Chcemy pokazać to, co jest najpiękniejsze podczas prezydencji. Od 1 lipca rządzimy w Polsce. To region lubuski przejął już
prezydencję. Zaplanowaliśmy bardzo skrupulatnie ten pobyt, ten czas na to półrocze. To będzie praca, żmudna praca, ponieważ konwent jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Związków Województw. Będziemy przygotowywać stanowiska, będziemy rozmawiać z rządem, z Komisją Europejską o nowej perspektywie, o ochronie środowiska, o nowoczesnej edukacji, o bezpieczeństwie. Wiele tematów również będzie życie dyktowało. Zobaczymy, co się wydarzy. A ten pierwszy konwent w Lubniewicach już mamy bardzo szczegółowo zaplanowany. Zaprosiliśmy i potwierdzili swój udział w Lubniewicach dyrektor przedstawicielstwa Komisji Europejskiej na Polskę, Marek Prawda, który chętnie przyjedzie do Lubniewic, a nawet zostanie na parę dni. Udało mi się tak zareklamować to miejsce. Również Christopher Todt, dyrektor polityki regionalnej w Komisji Europejskiej, który był już naszym gościem i Państwo go znacie, ponieważ prowadził dialogi obywatelskie, otwierał też konferencję. Tą perspektywę, w której jesteśmy, będziemy rozmawiać o nowym budżecie. Prace są bardzo zaawansowane. Przejmiemy z tamtych prac od podkarpackiego. Myślę, że pod koniec przyszłego roku już rozpoczniemy wdrażanie tej nowej perspektywy. Wiemy, jaki będzie budżet, ale też są nowe informacje, między innymi taka, że Unia Europejska przygotowała dla wspólnoty program, wielki program odbudowy. Na czas kryzysu jest on niesłychanie potrzebny, nie tylko w Polsce. Polska może dostać dodatkowo drugie tyle, co w nowej perspektywie, bo aż 64 miliardy euro. I te pieniądze będą dołożone do tej perspektywy, więc to się może wydarzyć za chwilę, że będziemy mieli również w regionie lubuskim nowe środki na nowe wyzwania, zwłaszcza wsparcie przedsiębiorczości, ale również duże pieniądze na ochronę zdrowia. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowaliśmy w naszym czerwcowym wydaniu programu Region Północ. Kamil Lewera, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.